Witam. W tym odcinku dowiemy się, jak zapamiętać prawe dopływy Wisły. Wykorzystamy do tego łańcuchową metodę skojarzeń i ona będzie łącznie stosowana z metodą słów zastępczych. Do zapamiętania mamy 13 rzek i po kolei są to Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Wisłoka, San, Wieprz, Świder, Bugonarew. W niektórych zestawieniach jest to Samanarew, ale tam się łączy z Bugiem, dlatego podajemy też Bugonarew, Skrwa, Drwęca, Osa i Liwa. Jak wspomniałem, wykorzystamy do tego pewne obrazy. I tak, pierwszy obraz to do zapamiętania Soły, to będzie Sołtys. Sołtys aktywny, tak naprawdę Soła będzie tutaj nam to w ten sposób się kojarzyć i wyobraźmy sobie Sołtysa, który aktywnie podszedł do sprawy i postanowił przy wjeździe do wsi ustawić taką wielką skałę wapienną, czyli skała wapienna, łatwo do zapamiętania, tak myślę. No, okazało się, że zapału miał tylko na sam początek, bo tak naprawdę później ta skała była nieutrzymywana i cała zarosła rabarbarem, było bardzo dużo go tam różnych pokrzyw rabarbaru i myślę, że raba i rabarbar będzie prosty do zapamiętania. Pewnego dnia przechodził obok niej zgłodniały zdun i postanowił się najeść, czyli zdun, czy jak dun, i najeść się poszedł, tego rabarbaru właśnie, to jest ten zdun, no i tak sobie po tym jedzeniu położył się tam przyjemnie na słońcu, na tej właśnie skale i tak sobie pomyślał, że napiłby się wina słodkiego, tak, Wisłoka, słodkie, wino słodkie, no po to, żeby realizować swój plan, swoje marzenie, musiał udać się do Samu, czyli do sklepu. Proszę sobie wyobrazić tam sklep, to jest Sam, prawda, Sam, łatwe. No i będąc tam w tym sklepie, spotkał Sołtysa, który tego dnia planował ubić wieprza, czyli robić po prostu świniobicie. Akurat wieprz to jest proste skojarzenie, taką świnię sobie wyobrażamy, prawda? No, aby to zrealizować, musiał zawiesić ją na takim wielkim haku, ale żeby to zrobić, potrzebny mu do tego świder, który poszedł kupić też po bliskim sklepie. Idąc, jak już tutaj załatwił te swoje zakupy, idąc po drodze, próbował wyrwać stojącą przy drodze reklamy pewnego radia i ostro się skaleczył, bo wiadomo, że kto z Bogiem walczy, ten ma krew na ręce we krwi. Także mamy tutaj Bóg na rękach krew. Tutaj takie skojarzenie. Cały skrwawiony, skrwa, tak, taka rzeka dziesiąta w kolejności, wrócił do domu i jeszcze tego popołudnia zaczął rąbać drwa, ale ręce miał tak obolałe, że nie mógł tego dokończyć, czyli drwęca, czyli drwa i ręce. Na nieszczęście urządziła go osa, bo wiadomo, że nieszczęścia chodzą parami, na co żona przygotowała mu z lipy wywar, czyli liwa, ta ostatnia rzeka, lipa, li i wywar do zapamiętania. Czyli widzimy, że te 13 rzek to tych prawych dopływów Wisły konieczne do tego, aby je zapamiętać, bo potrzebujemy właśnie tych 13 obrazów z taką właśnie historyjką. Myślę, że każdy potrafi sobie ją jeszcze jakoś ubarwić i różne rzeczy dopowiedzieć. Jak teraz patrzymy na tą listę, to tak sobie myślę, że no, może powinno być w odwrotnej kolejności, bo oczywiście rzeki są od południa na północ do Bałtyku, ale myślę, że to, że Wisła wpływa do Bałtyku, to chyba każdy pamięta. Także tyle na ten moment. Dziękuję bardzo i zapraszam do wspólnej jakby zabawy. Jakbyście mieli jakieś pomysły jeszcze, to piszcie do mnie na adres memo@artet.pl. Na razie, hej.